Cześć, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie kolejnego sprzętu, który prosiliście. Było ostatnio kilka porównań, kilka recenzji zestawów klawiatura plus myszka, a prosiliście też o porównanie, o recenzję zestawu CM Storm Octane, czyli zestawu niedrogiego, zawierającego klawiaturkę plus mysz. Tak więc udało się zdobyć. Proszę bardzo, za chwilkę rozpakowanie, zabieramy się za obejrzenie dokładnie tego sprzętu, a za niedługi czas recenzja. Jesteście ciekawi cen tego zestawu, sprawdzicie sobie w opisie filmu, a teraz już zaczynamy. Tak więc przed nami pudełeczko z zestawem CM Storm Octane. Oczywiście CM Storm to marka Cooler Mastera. Gaming Gear Combo, czyli połączenie klawiatury i myszki. Widzimy to już na zdjęciu, na obrazku. Nie trudno się domyślić, że klawiaturka jest podświetlana. Czy tylko na kolor niebieski? Zaraz zobaczymy. Mam tutaj troszeczkę specyfikacji. Ok, 7 kolorów podświetlenia, zobaczcie, jeśli chodzi o klawiaturę i myszkę, więc całkiem fajnie. Jak na tak niedrogi zestaw oczywiście. Myszka, 10 milionów klików, jeśli chodzi o przyciski główne, więc całkiem ok. Przełączanie kolorów w locie, 7 kolorów do wyboru, 4 ustawienia DPI od 500 do 3500 i sensor optyczny Avago 3050, czyli całkiem dokładny sensor, popularny sensor, powinno być ok. Przy okazji myszka też wygląda fajnie, zobaczymy ją za chwilkę już sami, jak rozpakujemy. I klawiaturka, 19 klawiszy anti-ghostingu, czyli chodzi o to, że możemy wcisnąć do 19 klawiszy jednocześnie bez blokowania jej. Zapewne obejmuje to strefę WSAD, klawisze takie jak QE, Shift, spacja, czyli po prostu te wykorzystywane często w grach. Ponownie 7 kolorów plus tryb pulsacji, mamy 6 klawiszy multimedialnych, faktycznie tu u góry widać, i mamy tryb turbo, który po prostu pozwala ustawić nam prędkość akcji, na przykład strzałów. Dobrze, po bokach chyba nic ciekawego, zobaczymy jeszcze z tyłu. I z tyłu, moi drodzy, tylko informacje tekstowe, podsumowanie tego, co już poznaliśmy na przodzie opakowania, więc nie ma co się na tym rozwodzić i rozpakowujemy już ten kartonik. Dobrze, kartonik otwarty. Ok, mamy wszystko wypakowane. Powiem Wam, że tutaj chyba nie będzie konieczności instalacji oprogramowania, po prostu wszystko jest predefiniowane. W wymaganiach tutaj też nie ma nic o powierzchni dyskowej, czyli teoretycznie nie będzie oprogramowania. Wszystkie funkcje są już zaprogramowane w klawiaturę, w myszkę. Mam tutaj też jakieś skróty, zobaczcie. Czyli bardzo fajnie, można sobie z tego skorzystać. Oczywiście instrukcja krótka, ale przejrzysta. Następnie widzimy myszkę. Kabelek dość cienki, dość giętki. Nie ma tutaj oplotu na kablu, ale ok. Mamy standardowy wtyk USB. I powiem Wam, że myszka robi wrażenie w tej cenie naprawdę niezłe. Jest troszeczkę lekka, to sobie zważymy do recenzji. Jest generalnie dość lekka, a przy okazji też dość duża do mojej dłoni. Całkiem fajna, więc dla osób o dużych dłoniach, o średnich dłoniach jak najbardziej myślę, że dobra. Co do kształtu, zobaczcie, jest uniwersalna. Co prawda przyciski mamy tylko po stronie lewej. O, przy okazji jakie ciche. Ale oczywiście skorzystają z niej także osoby leworęczne. Pomimo braku tych przycisków mogą sobie pograć. Mamy rolkę. Działa jako przycisk i mamy tu dwa przyciski dodatkowe. Pewnie zaprogramowane tutaj jest zmienianie DPI i lub podświetlenia. Mamy logo Octane, CM Storm. Przyciski długie. Generalnie plastik jest taki stawiający nieco opór, całkiem fajny w dotyku, dość chrupowate. Nie mamy gumy po bokach, ale i tak myślę, że przy tym kształcie i ułożeniu myszka będzie dobrze leżała w dłoni. Tu mamy też jakieś elementy, być może będzie tutaj element podświetlany, ale zobaczymy to sobie już w recenzji, ponieważ w rozpakowaniach nie podłączam sprzętu. Z przodu mamy takie otwory wentylacyjne, raczej też element ozdobny. Od spodu sensor Avago 3050, sprawdzony i dokładny sensor optyczny. Ślizgacze, dwa tutaj, jeden tutaj. Teflon wydaje się być całkiem wysokiej jakości, są dość śliskie. Przetestujemy to sobie oczywiście na podkładce. I tutaj coś jeszcze mamy, nie wiem, czy są tam jakieś ciężarki, zobaczymy. To sobie też sprawdzimy do recenzji, żeby teraz nie przedłużać, bo do obejrzenia mamy
jeszcze klawiaturkę. Natomiast myszka, jak na pierwszy rzut oka, robi całkiem fajne wrażenie. Dobra, jest i klawiaturka. Też takie dość fajne, drapieżne kształty, a jednocześnie jest prosta. Przewód tutaj już troszeczkę grubszy, też bez oplotu. Standardowy wtyk USB. Żadnych dodatkowych portów USB raczej tutaj nie mamy. Nie, nie ma. No to mamy duże gumowania i jednostopniowe podwyższenia. Klawiatura oczywiście membranowa, czyli taka klasyczna. Mamy dość taką ciekawą spację, ponieważ zobaczcie, jest to wszystko dość mocno przesunięte do strony lewej i spacja ma taki nieregularny kształt. Jak pracuje, słyszycie sami. I taki układ standardowy dla klawiatur gamingowych. Mały Enter, długi Shift. Czcionka niezbyt wyraźna, ponieważ jest to klawiatura podświetlana, więc dopiero po podłączeniu będzie wszystko zapewne dobrze widoczne. Mamy logo Octane. Mamy też taką małą podpórkę pod nadgarstki. Po bokach takie elementy ozdobne. I u góry klawisze multimedialne. No cóż, teraz pozostaje tylko podłączyć ten zestaw i zabrać się za testy. Za jakiś czas wracam do Was z wynikami tych testów. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania. Pamiętajcie, ceny tych urządzeń sprawdzicie w opisie filmu, a także innych sprzętów tej firmy. Na dzisiaj dziękuję Wam serdecznie i pozdrawiam Was. Cześć.